To jest przede wszystkim niezwykle smutne, że przedstawiciele obecnego rządu, polskiej władzy, mają taką lekkość w przechodzeniu do porządku dziennego nad faktem, że w polskich szpitalach umierają kobiety. Polki, kobiety wstają z kolan. One nie chcą, my nie chcemy już klękać ani przed prawicowymi politykami, ani przed biskupami, ani przed lekarzami. Myślę, że rzeczywiście tam już nie leci z nimi żaden pilot. Jarosław Kaczyński widzi, że to się po prostu sypie. Państwa gościem Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Zgony okołoporodowe miały miejsce za Platformy Obywatelskiej także. W związku z tym według premiera Mateusza Morawieckiego wczorajsze protesty są niewłaściwe. To są bardzo smutne słowa. One oczywiście są także skandaliczne i oburzające, ale to jest przede wszystkim niezwykle smutne, że przedstawiciele obecnego rządu, polskiej władzy mają taką lekkość w przechodzeniu do porządku dziennego nad faktem, że w polskich szpitalach umierają kobiety. Umierają dlatego, że nie udziela im się pomocy, do której powinny mieć prawo. Nie mogą i boją się zaufać lekarzom. Zdarza się, że muszą ukrywać przed lekarzami to, co się z nimi dzieje. Zastanawiają się, czy kiedy trafią do szpitala, tak jak w ubiegłym tygodniu, pani Milena, która trafiła do szpitala w Łodzi w trakcie poronienia. I z czym się spotkała? Z usilnymi próbami powstrzymania tego poronienia. To jest sytuacja dzisiaj polskiej ochrony zdrowia, polskich szpitali i przede wszystkim polskich kobiet. I nie można tego zamiatać pod dywan. Nie można uznawać, tak jak pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Sójka, że no cóż, kobiety umierały, umierają i umierać będą. To są skandaliczne słowa i pokaz takiego kompletnego oderwania od rzeczywistości, bo kobiety w Polsce trzeba ratować. Muszą zacząć w końcu ratować kobiety lekarze, bo jest to ich obowiązek, składali przysięgę Hipokratesa i wybrali taki zawód po to, żeby leczyć, pomagać i ratować, a nie pielęgnować swoje sumienia. I musi zacząć ratować polskie kobiety prawo i państwo poprzez wycofanie się z barbarzyńskiego wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej i liberalizację prawa antyaborcyjnego. Ale można zrobić wiele wcześniej. Można wykreślić artykuł 152 z kodeksu karnego, który grozi karą pozbawienia wolności za pomoc w aborcji. Można i należy przyjąć ustawę, którą złożyła posłanka Monika Falej, posłanka Lewicy. Ustawę, która likwiduje klauzulę sumienia. To jest bardzo prosta ustawa. To jest jedno zdanie. Jedno zdanie, które można przyjąć i ono diametralnie zmieni sytuację. Pani poseł, ja to wszystko rozumiem. Wczoraj też zresztą odbyła się komisja w Sejmie, na którą chyba przedstawiciele PiS-u w ogóle się nie pofatygowali. To jest inna sprawa, że w ogóle my płacimy przecież za to, żeby wykonywali posłowie wszystkich partii swoje obowiązki, ale to zostawmy na razie na boku. Były łącznie posłanki Lewicy, nikogo z innych ugrupowań. No właśnie, to też dosyć smutne. Natomiast widzi pani, jakie są reakcje prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, kobiet z Prawa i Sprawiedliwości? Nikt nie bierze pod uwagę zmiany prawa w tej kwestii. Wszyscy mówią, że to prawo jest okej, że ono chroni życie kobiet. Tylko nie rozumiem, czy Prawo i Sprawiedliwość teraz odpowiedzialność będzie próbowało zrzucać na lekarzy i tłumaczyć fakt śmierci kobiet tym, że oni się po prostu czegoś objawiają i to jest ich decyzja, albo widocznie nie było wskazań medycznych. No ale słyszała pani, jak mantrę wszyscy powtarzają, aborcja w Polsce jest dopuszczalna, jeżeli zagrożone jest zdrowie albo życie kobiety, koniec, kropka. Pani redaktor, jest jeszcze gorzej. Jarosław Kaczyński, który twierdzi, że ta sytuacja jest urojoną propagandą, zrzucić winę, próbuje nawet nie na lekarzy, bo tu można byłoby rozmawiać, jaką odpowiedzialność lekarze ponoszą, ale on próbuje zrzucić winę na kobiety. I na kobiety, którzy o tym które mówią. Zmarły w szpitalu. Ja nie wiem, czy Jarosław Kaczyński twierdzi, że pani Dorota straciła życie jemu na złość, czy pani Izabela z Pszczyny osierociła swoje dzieci w ramach wrogiej propagandy wobec partii rządzącej. No przecież to są skandaliczne słowa. Według pani posłanki Sójki, no po prostu no tak się zdarzyło, no umarła. Według pani posłanki taki mamy klimat. Kobiety zawsze. Natomiast ta sytuacja jest oczywiście złożona i to nie jest albo-albo. To nie jest albo złe prawo, albo źli lekarze. Niestety mamy dziś w Polsce pełen pakiet piekła kobiet. Z jednej strony mamy barbarzyńskie prawo i nie mówię tylko i wyłącznie o wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, ale mówię także właśnie o karaniu czy groźbą kary pozbawienia wolności za pomoc w aborcji, za to, że mąż, partner, matka zawiezie kobietę do kliniki aborcyjnej, za to, że przyjaciółka podaruje tabletki do aborcji farmakologicznej, za to grozi kara więzienia. Klauzula sumienia to nie jest tylko tak, że jakiś gdzieś pojedynczy lekarz może
może się zasłonić klauzulą sumienia. Mamy takie sytuacje, jak na przykład w Rzeszowie. Jest sobie tam szpital imienia Jana Pawła II, który, kiedy odmawia aborcji, to odsyła pacjentki do innego szpitala rzeszowskiego, Pro Familia. Ale tak się składa, że w tym szpitalu wszyscy lekarze zasłaniają się klauzulą sumienia. Więc odmawiając legalnej aborcji pacjentkom, kieruje się je do miejsca, w którym one także tego świadczenia nie otrzymają. Dobrze, tylko co z tym zrobić, pani poseł? Już mówię. Jak znowu wrócę do mojego poprzedniego argumentu. To jest sytuacja, o której mówiliśmy już niejednokrotnie. Oczywiście. Rząd, partia władzy nie zmienia zdania w tej sprawie. Mówi, że wszystko działa, że wszystko jest okej. Potwierdził to przecież minister zdrowia Adam Niedzielski także ostatnio. Więc tutaj żadnej zmiany nie będzie. Pogłębia się tylko sytuacja związana, nie wiem, czy ze strachem, czy z tym, że takie, a nie inne poglądy mają ponad swoje obowiązki wynikające z przysięgi Hipokratesa lekarze. Oczywiście nie wszyscy. Natomiast tutaj też sytuacja, mam wrażenie, no, wymaga, nie wiem, czy jak to nazwać, czy interwencji, czy zmiany, ale czy pani uważa, że my jako polskie kobiety powinniśmy mieć jakieś pretensje do środowiska medycznego? Czy to jest po prostu tak, że PiS teraz, jak to często robisz, czuje jedno środowisko na drugie, czyli środowisko kobiet na środowisko lekarskie i to też jest nie fair? Ja ze strony przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, ministra Niedzielskiego, ale także wczoraj miałam okazję rozmawiać z panem posłem Piechą, słyszę niestety wiele słów obrony tych lekarzy, których niestety bronić no, nie powinno się. Wczoraj podczas parlamentarnego zespołu do spraw praw reprodukcyjnych zorganizowanego przez posłankę Katarzynę Kotulę, jeden z lekarzy, profesor Kwiatkowski, zażyczył sobie i wystąpił do nas, do posłanek lewicy i aktywistek kobiecych z takim apelem: nie przerzucajmy się oskarżeniami. Mhm. Ja niestety muszę odpowiedzieć do środowiska lekarskiego, że szanowni państwo, przy całym szacunku, my państwa oskarżać nie przestaniemy. Dlatego, że prawo, złe prawo trzeba zmienić. Oczywiście trzeba was chronić przed odpowiedzialnością z artykułu 152. Ale przypominam, że w Polsce jedyna osoba, która została skazana z tego artykułu, to nie jest lekarz. To jest Justyna Wydrzyńska, kobieta, która pomogła innej kobiecie. Więc lekarze muszą zacząć z całą odpowiedzialnością wykonywać swój zawód. A jeżeli komuś sumienie przeszkadza w wykonywaniu tego zawodu, to ten zawód powinien zmienić. Jest wiele ważnych, społecznie użytecznych zawodów, które wykonywać można. Ale nie może być tak, że kobieta trafia do lekarza i nie jest jej udzielana pomoc i podstawowe świadczenie medyczne, świadczenie, które jest finansowane z naszych wspólnych pieniędzy, z NFZ, i że ta kobieta nie może liczyć na wsparcie lekarzy. Więc odpowiedzialność ponosi zarówno partia władzy, jak i niestety środowisko lekarskie. A co trzeba zrobić? Pani redaktor słusznie mówi, że ta władza niczego nie chce zmienić, więc trzeba zmienić władzę. Niedługo wybory i ja apeluję do wszystkich kobiet, tych samych kobiet, które wczoraj maszerowały ulicami polskich miast, chodźcie na wybory. Bo kiedy zmieni się władza, jeżeli będziemy miały my, posłanki lewicy, posłowie lewicy, jakikolwiek wpływ na to prawo, to zrobimy następujące rzeczy. Po pierwsze, zniesiemy klauzulę sumienia. Po drugie, zlikwidujemy artykuł 152 i nikt nie będzie już się bał odpowiedzialności za to, że pomógł kobiecie. I po trzecie, w końcu, będziemy walczyć o legalną, dostępną aborcję do 12 tygodnia ciąży, bez żadnej spowiedzi, bez żadnego pytania psychologicznego, bo to się po prostu Polkom należy. Tu macie dużą zbieżność z Platformą Obywatelską. To, co mogę obiecać, to, że my nie pozwolimy żadnemu rządowi ze strony demokratycznej opozycji zamieść tego tematu pod dywan. Po to przyszłyśmy do polityki i o kobiety będziemy walczyć do ostatniego tchu. Pani posłanko, to jeszcze teraz słów kilka o tym wczorajszym proteście, ale także całym klimacie, który się wokół niego wytworzył. Przytoczyłyśmy dzisiaj skandaliczne słowa pani posłanki Katarzyny Sójki z Prawa i Sprawiedliwości. I mnie zastanawia jedna rzecz. Przecież wiem, jak wygląda życie w Sejmie. Wiem, że sale komisji czy sala posiedzeń to jest jedna sprawa, ale korytarze sejmowe, restauracja sejmowa to są zupełnie inne przestrzenie. I tam zawsze było tak, że mimo podziałów politycznych wy ze sobą rozmawialiście. Są teraz takie sytuacje. Pani umie wytłumaczyć, jak to jest, że kobiety, matki, babcie, przyszłe mamy, które są w Prawie i Sprawiedliwości, w taki, a nie inny sposób się zachowują, że chociażby nie wstały, żeby oddać cześć pamięci tym zmarłym kobietom. No, znaczy, jak to jest możliwe, że kobieta kobiecie robi coś takiego? Bo przecież może mieć swoją klauzulę sumienia, może działać zgodnie ze swoim wyznaniem. Tego nikt nie zabrania. Nikt nie narzuca nikomu aborcji w tym kraju. Oczywiście. Tylko
O co tutaj chodzi? Bo ja tego naprawdę też jako kobieta i matka nie jestem w stanie zrozumieć. Oczywiście, że walcząc o legalną aborcję, my walczymy o wybór. O wybór każdej kobiety, także kobiet z konserwatywnych środowisk. Także tych, które nie chcą przerywania ciąży. Jeżeli nie chcą, nikt nigdy ich do tego nie będzie zmuszać. Na tym polega wybór. Pani pyta, czy ja jestem w stanie sobie jakoś zrozumieć. Czy rozmawiacie z posłankami PiS-u na ten temat? Nie, nie ma. Pani umie to jakoś wyjaśnić. Pani redaktor, jak można rozmawiać i próbować przekonywać kogoś, kto nie ma w sobie takiej krzty przyzwoitości, żeby wstać i uczcić minutą ciszy kobiety, matki, które osierociły swoje dzieci, młode kobiety, które mogły jeszcze zostać matkami. Ale czy to są jacyś inni ludzie, inne kobiety? Czy one nie boją się o to, że na przykład ich córka znajdzie się w takiej sytuacji? Wie pani redaktor, ja wczoraj rozmawiałam z posłem Piechą, lekarzem, ginekologiem, który robił aborcję, który w swojej karierze, kiedy aborcja była legalna, wykonał 1000 aborcji. Ale później zmieniła się sytuacja. Później wywęszył, że w prawicowej władzy można zrobić świetną karierę. I nagle się nawrócił. Ale jest jasne, że kiedy polityk Prawa i Sprawiedliwości albo polityczka Prawa i Sprawiedliwości potrzebuje aborcji, to taka aborcja się znajdzie. Ci sami lekarze, ci sami politycy, którzy mają usta pełne frazesów o ochronie życia nienarodzonego, jeżeli sytuacja dotyczy ich albo ich bliskich, to błyskawicznie znajdują sposób na to, żeby taką aborcję zorganizować. Bo aborcje bez względu na zakaz odbywały się, odbywają i odbywać się będą. Kobiety przerywały, przerywają i będą przerywały ciąże. Pytanie jest tylko takie, czy będą to mogły robić w sposób legalny, bez bycia zawstydzanymi, bez konieczności uciekania do podziemia albo opierania się na organizacjach pozarządowych. Ja bym chciała żyć w państwie, które nie odwraca się od kobiet i nie odmawia im tego podstawowego świadczenia medycznego. To jeszcze jedna sprawa. Czy jak obserwowała sobie pani w te wczorajsze protesty. W Warszawie oczywiście ludzi było najwięcej, no bo zawsze tak jest, ale także w wielu innych ponad 60 miastach te protesty były mniej lub bardziej liczne. Czy ma pani takie poczucie, że na nowo budzi się, albo w ogóle budzi się społeczeństwo obywatelskie? Tak, przede wszystkim widzę, i widzę to już od wielu lat, ale to jest, coś się przełamało po raz kolejny, że Polki, kobiety wstają z kolan. One nie chcą, my nie chcemy już klękać ani przed prawicowymi politykami, ani przed biskupami, ani przed lekarzami. Te wszystkie osoby, ci wszyscy głównie mężczyźni, odbierają nam naszą podmiotowość, odbierają nam prawo do decydowania o swoim zdrowiu i życiu i my się na to dłużej nie zgadzamy. Ale wczoraj było mnóstwo mężczyzn. I oczywiście. To od nastolatków po naprawdę oczywiście starszych oczywiście, bo to nie jest tylko, bo to nie jest tylko sprawa kobiet. I to nie jest tylko kwestia zwykłej solidarności. Każdy mężczyzna ma jakąś mamę, jakąś córkę, jakąś partnerkę, jakąś przyjaciółkę i oni też nie chcą, żeby te kobiety były krzywdzone. Żaden mężczyzna nie chce, żeby jego żona czy partnerka umarła spodziewając się dziecka. Wzruszył jeden obrazek, ponieważ któraś ze stacji telewizji, już nie pamiętam, zatrzymała takiego naprawdę starszego pana na moje oko, gdzieś koło 90 lat i on takim łamiącym się głosem powiedział, że jest to dla swojej prawnuczki, bo chce, żeby ona żyła jak najdłużej po prostu. I to jest chyba najlepsze podsumowanie tego wątku, pani posłanko, bo jeszcze przed nami ważna sprawa dotycząca komisji weryfikacyjnej. Wiemy, jak wyglądała do tej pory sytuacja, wiemy, jakie zamieszanie wokół tej ustawy było, wiemy, co zrobił prezydent, wiemy, że PiS się wahało, jednak nowelizacja, jak widać, zostanie przyjęta, ale została jeszcze rozszerzona o poprawkę Prawa i Sprawiedliwości, która usuwa termin publikacji raportu, który był wyznaczony na 17 września. Co się wydarzyło, pani zdaniem? No, Prawo i Sprawiedliwość zobaczyło, jakiego naważyło sobie bigosu, jakie błędy popełniło, w ogóle powołując tą skandaliczną komisję kłamstw. Nie udało im się przekonać opinii publicznej, że to będzie jakakolwiek sensowna komisja. Wszyscy wiedzą i widzą, że ma to być po prostu pałka polityczna w kampanii wyborczej na opozycję, ale przecież nie tylko opozycję, także na przykład na dziennikarzy. Były już przecież wszystkich takie sytuacje, że dziennikarz tak zadał pytanie o to, czy pan minister Błaszczak powinien zostać zdymisjonowany i usłyszał, że jest to agentura kremlowska. Więc PiS doskonale widzi po całej tej chucpie politycznej, po tym cyrku z tym, że prezydent najpierw podpisał tę ustawę, a potem sam swój podpis zawetował. No po prostu byłoby to śmieszne, gdyby nie było tak tragiczne. I teraz próbują jakoś rakiem się z tej sytuacji wycofać. Ale tak naprawdę jedyny sposób, żeby ten temat uciąć, to jest przyjęcie ustawy Lewicy. Ustawy, która po prostu uchyla o tym
emisję o tym za chwilę, tylko ja pytam o tą jedną poprawkę. Co się wydarzyło? Znaczy, badania wewnętrzne po prostu pokazały, że PiS-owi się to nie opłaca, że ludziom się to nie podoba, także wyborcom Prawa i Sprawiedliwości? Jestem co do tego przekonana, że wyborcy widzą, że jest to po prostu cykl ośmieszania się przez obóz władzy, że żaden sensowny raport nie będzie w stanie powstać. Co więcej, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś miałby w ramach legalnej, konstytucyjnej komisji śledczej, bo przecież taka komisja mogłaby powstać, zacząć zadawać im pytania na temat wpływów rosyjskich, podobno planują taką to komisję. Może się zrobić mało ciekawie, bo padłoby pytanie o to, dlaczego na przykład wiceministrem obrony narodowej został pan Bartosz Kownacki, człowiek, o którym wiadomo, że jeździł na zaproszenie rosyjskiego szpiega do Rosji. Jakim cudem... Ale te ostatnie doniesienia o Orlenie, prawda? Doniesienia o Orlenie, kwestie współpracy Mateusza Morawieckiego z Salvinim, tym samym Salvinim, który podpisywał chwilę wcześniej umowę z partią Putina. Takich pytań jest bardzo dużo. To PiS się nie spodziewało, że będzie taka reakcja społeczna? Myślę, że się nie spodziewało. I po tej reakcji nagle się wycofuje? Myślę, że się nie spodziewało. No a jak wyjaśnimy ten korowód prezydenta, że w poniedziałek podpisał, w piątek zawetował swój własny podpis? Myślę, że rzeczywiście tam już nie leci z nimi żaden pilot i nie zdają sobie sprawy z tego, co te polityczne ruchy, bo przecież tu nie chodzi o żadną weryfikację, żadne badanie, do czego one prowadzą. Więc pewnie jeszcze przez jakiś czas będziemy obserwować to takie ośmieszanie się i próba wycofania się z tego politycznego błędu. Na rozmycie, ale dziś ta sytuacja, na rozmycie, oczywiście, na przeczekalnie, na rozmycie, na to, żeby sobie ta komisja czy pseudokomisja działała jako jakiś kadłubkowy twór, ale jest to po prostu jedno wielkie przyznanie się do porażki. No dobrze, ale powinniśmy się jako społeczeństwo cieszyć z tego, że tak się wczoraj wydarzyło? Czy po prostu to, że ta komisja w dalszym ciągu ma szansę powstać i powstanie prawdopodobnie, czy tam ogołocona ze swoich kompetencji, to jednak powstanie. Cieszyć można byłoby się wtedy, gdyby po prostu ta komisja została unieważniona, wykreślona. Ustawa, która jest obowiązującym prawem, mimo że prezydent zgłasza nowelizację, po prostu została uchylona i żebyśmy ten temat kompletnie zamknęli. Wtedy moglibyśmy rzeczywiście iść dalej. Tak naprawdę mamy oczywiście zdjętą też tę kwestię 10-letniego zakazu zajmowania stanowisk, ale mamy nowy też przepis, który mówi o tym, że kto ulegał rosyjskim wpływom, nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Czyli to główne narzędzie PiS-u, czyli obrzucanie oskarżeniami przeciwników politycznych, to zostaje oczywiście w kampanii. No bo od początku tylko i wyłącznie o to chodziło. Tu nie chodzi o żadne badanie wpływów rosyjskich, no bo tak jak mówię, jeżeli PiS chciałby badać wpływy rosyjskie na polską politykę, to powinien zacząć od siebie. Nie chce badać tych wpływów, zamiast tego chciał powołać komisję, która byłaby kolejnym narzędziem szczucia na opozycję. Tyle. To jest jasna historia. Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Podobno. Chociaż właściwie wydaje się, że klamka zapadła, bo potwierdził to wczoraj w zawalowany sposób, ale jednak i pan Terlecki i sam zainteresowany, czyli Jarosław Kaczyński. O co tutaj chodzi, pani poseł, pani zdaniem? No bo pamiętamy doskonale, jak po wybuchu wojny w Ukrainie Jarosław Kaczyński wszedł do rządu jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Później z tego rządu wyszedł, ponieważ tak zostało zakomunikowane. Wypełnił już wszystkie założone zadania. No i teraz znowu wraca. Ale właściwie nie do końca wiadomo dlaczego. Jaką pani ma teorię w tej sprawie? I jak pani ocenia fakt, że pan Jarosław Kaczyński jako wicepremier bez teki będzie załatwiał prawdopodobnie sprawy partyjne i dostawał za to pieniądze dodatkowe, no bo wicepremier zarabia i to nie mało. Pani redaktor, mówi pani, wszyscy pamiętamy, ja nie jestem co do tego taka przekonana. Czego? Ja nie jestem przekonana, że wszyscy pamiętają, że Jarosław Kaczyński był już w rządzie, wyszedł z tego rządu i teraz jakoś są zaskoczeni, że do tego rządu wraca, bo to zasadniczo niczego nie zmienia. Jarosław Kaczyński, będąc w rządzie, niczego nie zrobił, będąc poza rządem, niczego nie zrobił i teraz wracając do rządu, także nie sądzę, żeby wykonywał jakąkolwiek pracę. Chodzi wyłącznie o jakiś taki gest polityczny i oczywiście o pieniądze, o to, że znowu teraz z budżetu państwa, z publicznych pieniędzy jeszcze będzie dodatkowo utrzymywany, chociaż pieniądze, które wydajemy na Jarosława Kaczyńskiego, na przykład na jego ochronę, na tą obstawę policyjną, którą się cały czas otacza pod swoim domem, są już i tak niemałe. Nie tylko pod domem, ale oczywiście, i wszędzie. Więc
Tutaj jakiegoś takiego efektu się nie spodziewam, bo herbata od mieszania nie robi się słodsza i to, że on się pojawi w rządzie, no dobrze, ale tego jakaś dopiero przyczyna co wyszedł. Tej sytuacji jest. Pytanie jaka? Myślę, że Jarosław Kaczyński widzi, że to się po prostu sypie. Tak? Ale że ten co rząd konkretnie? Nie działa. Rząd się sypie? No tak, że rząd, czy sztab się sypie? Czy rząd się sypie, sztab się sypie, decyzje polityczne. Czyli jemu się wszystko sypie? Sypie mu się wszystko i chciałby sobie to teraz złapać w swoje ręce, no ale ja nie sądzę, żeby mu się to jakoś bardzo udało, tak jak nie udało mu się to poprzednim razem. Więc tutaj nie widzę jakichś konkretnych celów, na które teraz powinniśmy, nie wiem, wyczekiwać, że się, nie wiem, zwiększy bezpieczeństwo czy cokolwiek innego. To jest po prostu pomysł na czas kampanii i sterowanie nadal z tego samego siedzenia, wszystko jedno, czy ono jest tylne, czy ono jest przednie. Wiadomo, że Jarosław Kaczyński i tak pracami tak. rządu kieruje, więc po co teraz znowu z Nowogrodzkiej waleje ujazdowskie? Znaczy, jakby to, nic. To tak po prostu. Tak. Tak, o, no bo coś trzeba zrobić, tak? To znaczy polityka nie znosi próżni, nie ma nic do zaoferowania Jarosław Kaczyński Polkom i Polakom, no to zaoferuje siebie w rządzie. Bo kolejny ul programowy ma być, nie wiem czy pani słyszała, pod koniec czerwca, 24 to taki początek, chyba w Łodzi tym razem. I to ma być taka odpowiedź na 4 czerwca, bo tam 10 tysięcy osób ma zostać zwiezionych. Jarosław Kaczyński niezadowolony z dotychczasowego przebiegu kampanii zażądał podobno, że to ma być takie efektowne przedsięwzięcie. No to bardzo dużo kartek z ustawionymi pytaniami będą musieli wydrukować sztabowcy Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chce takie grono tam zebrać, bo znowu wiemy, jak wyglądają spotkania Jarosława Kaczyńskiego. Wszystko jest ustawione, oklaski na życzenie, pytania tylko takie, które są wcześniej przygotowane, malowanie trawy na zielono, więc no pewnie będzie takie spotkanie. Pani poseł, ostatnie kampanie Prawa i Sprawiedliwości, czy prezydencka, czy parlamentarne, czy europarlamentarne, one były doskonałe. Oczywiście one mogą się wielu nie podobać merytorycznie, ja mówię o sposobie ich przeprowadzenia. W tej chwili ta machina się zacięła, ewidentnie, no bo jeżeli już mamy kłótnię publiczną między byłymi spin-doktorami, chociaż spin-doktorów w Polsce nie ma, no ale PR-owcami, tak to nazwijmy, Prawa i Sprawiedliwości, pan Bielan, pan Poręba, pan Mastalerek, który teraz doradza prezydentowi, no ale wiadomo, że w 2015 roku robił świetne kampanie, no to coś się zacięło w machinie. Pytanie co i dlaczego? Myślę, że takim przykładem tego, że coś się bardzo mocno zacięło, był ten skandaliczny spot, który Prawo i Sprawiedliwość, tak, które Prawo i Sprawiedliwość opublikowało, wykorzystując pamięć o ofiarach Myśli obozu pani, w Auschwitz. Że to przelało czarę? Ja nie twierdzę, że to przelało czarę. Mówię tylko o tym, że jeżeli tak ma wyglądać kampania Prawa i Sprawiedliwości, no to no ale ona... ktoś do tego dopuścił. Ktoś do tego dopuścił i to właśnie pokazuje, jaki jest chaos w tym sztabie, że tam nikt się też do tego nie przyznaje. Przecież ten spot jest nadal sierotą. Skąd się mógł wziąć ten chaos? Bo tego chaosu nie było nigdy wcześniej, tak jak, widocznego. Jak statek zaczyna tonąć, jak władza chyli się ku upadkowi, to z tego statku wszyscy zaczynają uciekać, kłócić się, podgryzać. I to jest to, z czym mamy do czynienia. Mhm. Z jednej strony oczywiście próba nachapania się, jakieś ekstra fundusze, spółki Skarbu Państwa, ogromne nagrody, ogromne pensje po to, żeby przygotować się na przegraną. A z drugiej konflikty. To wszystko są tak naprawdę dla Polski, dla Polek i Polaków bardzo dobre i optymistyczne sygnały, bo to są sygnały, że ta władza wie, że może przegrać. I teraz oczywiście to nie znaczy, że my, lewica, opozycja, powinniśmy usiąść i czekać na tą przegraną. Nie, nie, nie. Mamy ogromną pracę do wykonania. Musimy zmobilizować naszych wyborców. Mhm. Musimy przekonać tych, którzy do tej pory nie głosowali, żeby poszli na wybory. Ale no ta wygrana jest w zasięgu ręki. No to ja jednak, jeżeli już pokazała się mowa o zaciętej maszynie i podgryzaniu, no to no nie mogę nie zapytać o to, co się dzieje w opozycji także. No bo sytuacja nie wygląda zbyt różowo, delikatnie mówiąc. Wydawało się, że 4 czerwca będzie jakimś przełomem, nic podobnego, no totalna awantura w tym tygodniu, związana z zaproszeniem przez tak zwaną trzecią drogę do rozmów i Lewicy, i Platformy, i Konfederacji, ale także Prawa i Sprawiedliwości. Platforma najpierw mówi tak, jak słyszę, że ma być PiS, to się wycofuje, bo mówi, że z PiS-em się nie rozmawia, państwo zareagowali podobnie, Konfederacja także. Pani Joanna Mucha, będąc tu ostatnio, powiedziała, że Platforma celowo to zrobiła, żeby zniszczyć im świetną inicjatywę. Jak, powtarzam to pytanie nieustannie, ludzie mają uwierzyć w to, że warto zagłosować na partie opozycyjne, skoro dzieją się takie rzeczy?
W temacie edukacji, którym się osobiście zajmuję i których miało dotyczyć to spotkanie, na szczęście demokratyczna opozycja pokazała wielokrotnie, że potrafi ze sobą współpracować. Ustawa Ustawa... Czy Hołownia i Kosiniak już nie są demokratyczną opozycją? Proszę mi pozwolić dokończyć. Ustawa o 20% podwyżkach dla nauczycieli, którą składaliśmy, zaprosiliśmy jako Lewica inne ugrupowanie opozycyjne, wszyscy się podpisali. Wspólny wniosek o wotum nieufności wobec ministra Czarnka. Szereg spotkań w gronie opozycji, na litość boską opozycji, a nie Czarnka, Rzymkowskiego czy Konfederacji. One się odbyły i mam nadzieję, że będą się nadal odbywały. No dobrze, ale nie można o tym spotkaniu. Oczywiście, no nie można pod koniec kadencji. Były 4 lata, składaliśmy ustawy. To jest przestrzeń parlamentarna, to jest przestrzeń debaty ewentualnie z partią rządzącą. Gdyby PiS chciał wykonać jakikolwiek jeden dobry ruch w kierunku edukacji, to przynajmniej te ustawy, które zgłaszamy, poddałby... Co się dzieje? Dlaczego pani zdaniem Trzecia Droga zdecydowała się na taki ruch? Uważam, że Trzecia Droga, i tutaj nie atakując Trzeciej Drogi, chcąc nadal współpracować w gronie demokratycznej opozycji, uważam, że ten pomysł był błędny, kuriozalny i niepotrzebny. Nie ma potrzeby po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości i niszczenia publicznej edukacji negocjować z tymi, których z zarządzania tą edukacją trzeba wyłącznie usunąć. I dlatego my jako Lewica, kiedy okazało się, bo to nie było jasne od początku, najpierw miało być to spotkanie opozycji. Kiedy okazało się, że Trzecia Droga zaprasza na to spotkanie Konfederację i PiS, i wy byliście, to uznaliśmy nic takiego. Tak mówiła pani poseł Mucha. No to musi pani poseł Mucha podać jakiś konkretny przykład, kiedy poza, oczywiście nie mówię... O zielonej energii coś, bo ja ją dopytałam o to, mówię, że jakieś spotkanie dotyczące zielonej energii było i że zawsze byli zapraszani wszyscy. Nie wiem, ja nie siadałam do stołu z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji inaczej niż na komisjach, choć oczywiście nigdy na te komisje nie przychodzi sam minister Czarnek, czy na sali sejmowej, bo to jest do tego przestrzeń. I moje oczekiwanie wobec ministra Czarnka jest wyłącznie takie, żeby trzymał łapy precz od polskiej szkoły i z Ministerstwa Edukacji odszedł. Tyle. A jeżeli ktoś z opcji rządzącej chciałby poprzeć jakieś postulaty opozycji, są odpowiednie ustawy złożone, można je procedować w Sejmie i wtedy będzie odbywała się debata. Natomiast ja chciałabym bardzo, żebyśmy z tej niefortunnej bardzo sytuacji tego spotkania organizowanego przez Trzecią Drogę nie wyciągali zbyt pochopnych wniosków. Mhm. Bo nadal jest przestrzeń do współpracy po stronie demokratycznej opozycji i jest to, co trzeba zrobić, to już teraz podpisać w gronie wszystkich ugrupowań opozycyjnych porozumienie o współrządzeniu. Ile tygodni apelujecie o to? Apelujemy o to i będziemy o to apelować do samego końca. Głos, jak to się mówi, na puszczy czyjś? Jasne, ale głos słuszny, a słuszne głosy trzeba powtarzać do skutku. My jesteśmy otwarci na tę współpracę, bo wiemy też, że takiej współpracy oczekują Polki i Polacy. I każdy ma swoją robotę do wykonania. My musimy przekonywać wyborców i wyborczynie lewicowe, żeby poszli na wybory. Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska muszą robić to samo. I na to powinniśmy poświęcać swoją energię, a nie na wzajemne podgryzanie się. Dlatego ja bym chciała, żebyśmy szli dalej. To nie było fortunne. Idźmy dalej, współpracujmy i najlepiej pokażmy, jak współpracować będziemy po przejęciu władzy. I tym apelem kończymy rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy, państwa gościem. Ja tylko jeszcze tutaj odpowiadam jednemu z widzów, który pyta, czy zaprosimy ministra Czarnka. Była już taka rozmowa. Tam jak sobie wpisze pan w wyszukiwarce na YouTubie, to zachęcam do jej obejrzenia. Pani poseł, raz jeszcze dziękuję. Już za chwilę u państwa pani doktor habilitowana Renata Mieńkowska-Norkiene. Zapraszam.